Kamil Kwiatkowski, witam i zapraszam na sport. Zaczynamy od futsalu. W sobotę GI ma lepszy Artsoft Leszno, zakończy rundę zasadniczą meczem wyjazdowym z zespołem Konstrakt Lubawa. GI ma lepszy Artsoft Leszno zagra w Lubawie z Konstraktem, czyli aktualnym liderem FOGO Futsal Ekstraklasy. Jakiego spotkania spodziewa się trener Tomasz Trznadel? Meczu o wszystko dla nas i meczu o wszystko dla Lubawy, bo nas ewentualna porażka może zepchnąć na szóste miejsce lub piąte, to jeszcze w zależności od tego, jak sobie poradzi z meczami ligowymi Dreman i Bochnia, ale Lubawę, jeżeli zremisuje na przykład albo przegra, może zepchnąć na trzecie i mecz w takiej kategorii rangi każdy grał wszystko, tak? I na pewno to będzie bardzo trudne spotkanie, na pewno trudniejsze niż półfinał Pucharu Polski. No ale cóż, no nie mamy nic do stracenia, tak? We wspomnianej półfinałowej rywalizacji w Pucharze Polski GI ma lepszy wygrał łącznie 6-3. Ponadto Lubawa nie potrafiła pokonać Lesznian w ostatnich trzech domowych spotkaniach. Ja wiem, że historia niekoniecznie musi się powtórzyć, bo jeżeli Lubawa się bardzo mocno zepnie, a mają świetny zespół, no są aktualnym mistrzem Polski, to też niewiele może zależeć od nas, ale jedziemy pełni optymizmu i na pewno jesteśmy w niezłej dyspozycji przez te dwa ostatnie tygodnie. Trochę odpoczęliśmy, trochę popracowaliśmy też pod kątem już playoffów i ja jestem pozytywnej myśli. GI ma lepszy przystąpi do tego meczu bez drugiego najlepszego strzelca, Jakuba Konkola, który zerwał przednie więzadła krzyżowe. Głównym atutem Lubawy jest ofensywa, a świadczy o tym aż 205 zdobytych bramek. Indywidualności, tak, to tam jest kilku zawodników, którzy naprawdę robią różnicę. Jeżeli są w formie, to są nie do zatrzymania często, tak. No, Pedrinho, który ma 40 chyba dwie bramki i 40 asyst, to jest ewenement na skalę u nas Ekstraklasy. Pierwszy mecz półfinowy udało nam się go zatrzymać, ale proszę mi uwierzyć, jak zrobiliśmy statystyki, to Pedrinho 40 razy podejmował pojedynki 1 na 1 przeciwko nam. Tak? 40 razy, to się rzadko zdarza. Mają świetnych pivotów, mają Claudinho, mają Rowsa, mają Tomka Krizela. No, bardzo szeroką kadrę też, tak? Bo tam jest 12 zawodników, którzy każdym robi różnicę, 6 chyba reprezentantów Polski, którzy byli na tym meczu barażowym. Pierwszy gwizdek wybrzmi w Lubawie w sobotę 20 kwietnia o 18. Natomiast drużyna Red Dragons Pniewy podejmie przed własną publicznością ruch Chorzów. Ostatnia kolejka rundy zasadniczej FOGO Futsal Ekstraklasy rozpocznie się już w czwartek, kiedy Widzew Łódź zagra z AZS-em UW Wilanów. Jeśli wygra, to zamknie drogę zespołowi Red Dragons Pniewy do playoffów. Drużyna prowadzona przez Łukasza Frajtaga zmierzy się w sobotę z ruchem Chorzów. No już niezależnie od tego, jaki wynik dzisiaj będzie Widzewa z Wilanowem, tak? No bo gramy u siebie, zawsze chcemy wygrać, tak? Jeżeli będzie to mecz o nic, no to wiadomo, ta motywacja gdzieś będzie inna. Natomiast mam na tyle moich zawodników, że postaramy się gdzieś tam w szatni porozmawiać po męsku i zmobilizować się na ten mecz. Natomiast jeśli będzie to mecz o awans do playoff, no to tutaj się nie muszę martwić o motywację, tak? W pierwszej rundzie w Chorzowie Czerwone Smoki wygrały 7-3, a spotkanie od początku było rozgrywane pod kontrolą Pniewian. Natomiast trzeba też wspomnieć, że ruch Chorzów, mimo tego, że spadł już z Ekstraklasy, to na ten moment jest bardzo dobra drużyna, tak? Tam nastąpiło wiele zmian. Zmienił się zarząd cały, tak? Ruch Chorzów przejął Klirek z Chorzów. Nowi ludzie, nowe pomysły. Zmienił się trener, tak? Trenerem jest Roman Wachula, który był kiedyś naszym zawodnikiem de facto. Nasz bardzo dobry kolega. Także wniósł dużo takiej świeżości w grę drużyny ruchu. No i na pewno nie będzie to łatwy mecz, niezależnie od tego, czy będzie to mecz o pietruszkę, tak? Czy o to, czy będziemy w playoffach. Tym spotkaniem ruch Chorzów pożegna się z FOGO Futsal Ekstraklasą. Chorzowianie po 29 meczach mają 17 punktów i zajmują 14 miejsce w tabeli. Chłopcy o tym wiedzą, tak? Że no, ruch nie ma nic do stracenia. Dla nich to jest też ostatni mecz w sezonie, żegnają się z Ekstraklasą i na pewno nie będą jechali tutaj przez pół Polski, żeby gdzieś tam odbębnić to i wrócić do domu. Także na pewno ciężkie spotkanie, natomiast myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani. Troszeczkę urazów mieliśmy w tym tygodniu i też nie jestem do końca pewien, czy w pełnym składzie wystąpimy w tym sobotnim meczu. Natomiast ma kto grać, tak? Myślę, że jeżeli ci czołowi zawodnicy nie dadzą rady, to skorzystamy z tych młodszych zawodników, którzy gdzieś tam mniej grali w tym sezonie. No i spróbujemy powalczyć o zwycięstwo. Oczywiście taki jest nasz cel.
Całą rozmowę z trenerem Łukaszem Freitagiem możecie Państwo obejrzeć na antenie WTK oraz na naszym YouTube'owym kanale. Na koniec tenis stołowy. Luwena LKTS Luboń zremisowała w ostatnim meczu z Energą Manekin Toruń 5-5. W ubiegły weekend w rozgrywkach pierwszej ligi kobiet Luwena LKTS Luboń po emocjonującym spotkaniu zanotowała remis z Energą Manekin Toruń. Walka o utrzymanie jest więc teraz bardzo trudna, ale nie niemożliwa. Znaczy, że remis w miarę tak sprawiedliwy z tego meczu. Nam zależało na zwycięstwie. Jakby nie patrzeć, nasza sytuacja jest trudna. Rywalizowaliśmy z drużyną sąsiadującą w tabeli. Chcieliśmy wygrać i zachować taką realną szansę utrzymania się poprzez jeszcze udział w dalszych barażach. Cała rywalizacja była wyrównana i toczyła się punkt za punkt. LKTS prowadził 5-4, ale Natalia Piechota przegrała w ostatnim secie 10-12 i to Maja Kurzawska triumfowała 3-1. Czego zabrakło? No jak zawsze trochę szczęścia na pewno. Tutaj mecz mógł mieć różne oblicze, wynik mógł być różny, różne gości mogła wygrać i myśmy mogli wygrać. Super zagrała nasza kapitan Asia, spychała. Mogły być wygrane oba deble. Na pierwszym stole deble był bliski, prowadziliśmy 2-1. No, kilka było takich sytuacji, w których mogło się szala przeważyć inaczej. Z bardzo dobrej strony zaprezentowała się Joanna Spychała, która wygrała oba spotkania singlowe. W meczu z Katarzyną Palacz zawodniczka z Lubonia utrzymała nerwy na wodzy w końcówkach, wygrywając w 3 z 4 rozegranych łącznie partii 11-9. Też ostatnio z koleżanką Weroniką przegrałam w Toruniu, a z koleżanką Kasią Palacz ten ostatni mecz też się na pewno nastawiłam, miałam nastawienie bojowe z pewnością i to na pewno też zaważyło, bo z reguły raczej z nią przegrywałam. I też ma chopa na forehandzie, co też jest takim utrudnieniem, bo to jest trochę inny styl gry wtedy i trzeba przyjąć odpowiednią taktykę i dzięki trenerowi Piotrowi na pewno sobie tutaj poradziłam też dzięki temu. Ostatnie dwa spotkania Luwena Luboń rozegra na wyjeździe. Strata do Torunia, który zajmuje 9. miejsce dające walkę w barażach, wynosi 2 punkty. Trener i zawodniczki zapowiadają jednak walkę do końca. To wszystko w tym serwisie. Kamil Kwiatkowski, dziękuję i do zobaczenia.